Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz i Paweł. Siema. To co, dzisiaj jak gdyby może taki odpoczynek od Data Science zrobimy sobie i opowiemy o programowaniu funkcyjnym. Jest to taki ciekawy paradygmat i bardzo przydatny. Czasem błędnie nazywane funkcjonalnym, ale to są błędy językowe przy tłumaczeniu. Funkcjonalne i funkcyjne to nie jest to samo. Tak, dokładnie. Functional programming, tłumaczymy sobie jak funkcyjne programowanie, ale myślę, że zaczniemy sobie od tego, czym jest funkcyjne programowanie, bo to jest moim zdaniem, myślę, że Paweł, jeden z przydatniejszych paradygmatów i do programowania, i do machine learningu, i do, myślę, że każdej obecnej, jak gdyby może, dziedziny w backendzie i w machine learningu ogólnie, tak, w samym programowaniu. Nie wiązałbym tego stricte z data science, bo to jest zasadniczo użyteczne w każdym polu, ale tak, jest to paradygmat bądź też metodyka uniwersalna i w mojej opinii bardzo przyjemna. Więc zacznijmy sobie od podstaw. Czym jest programowanie funkcyjne? Programowanie funkcyjne opiera się dokładnie na matematyce i wywodzi się z wyliczeń matematycznych. Jeśli tutaj sobie przedstawimy jakąś funkcję, mamy na przykład funkcję od x, to też możemy sobie zapisać, że jakaś funkcja g ma funkcję w środku jako parametr od x i tak za samo możemy zapisać sobie, że jakaś funkcja h i ma sobie funkcję i wynik. Jest to połączenie różnych funkcji, dzięki czemu możemy uzyskać jakiś flow, tak zwany, czyli przepływ, pipe. Co tu jest ciekawego? Programowanie funkcyjne jest programowaniem, które jest bezstanowe. Oznacza to, że w tym programowaniu nie przechowuje aplikacja albo dany system nie przechowuje stanu, tylko on ten stan podaje dalej. Jeśli wyobraźcie sobie, że jakąś fabrykę samochodu, to jest dobry przykład. Mamy sobie na początku jakiś szkielet samochodu i ten szkielet samochodu nic sobie nie ma. On trafia na początek do pierwszej stacji, gdzie montuje mu się na przykład dach. Dostaje dach, ma kółeczka, kolejna stacja, nic jak gdyby więcej nie zmienia z dachem, ona tylko dokłada. Czyli na przykład kolejna stacja, jest dach, jest jakiś silnik, i są kółeczka i gdzieś na końcu po prostu ktoś tam ten samochód maluje i na końcu ten samochód wyjeżdża do klienta. Tak, właśnie o to chodzi w programie funkcyjnym. Tak, to jest bardzo dobry przykład. Taka linia reprodukcyjna na danych. Nie modyfikujemy samych danych, tylko każda funkcja kolejno wywoływana zwraca nam nową, powiedzmy, wersję tych danych z czymś zmodyfikowanym, przemapowanym, dodanym, zależnie od potrzeb. Dokładnie, jest to ta różnica, że w programowaniu obiektowym, które jest programowaniem bardzo, ale to bardzo ubogim i ułomnym, jeśli chodzi o stricte samoobiektowe, programowanie funkcyjne dużo elementów niweluje problemu, które mają programy obiektowe. I omówimy sobie to zaraz. Znaczy, jak wiadomo, każdy paradygmat ma swoje problemy, z którymi walczy, no i ma swoje mocne strony. Nie sugerujemy, że programowanie obiektowe jest w jakikolwiek sposób złe, czy jest nie inne jest i się nadaje do rzeczy innych. A to ja bym powiedział, że ma swoje solidne zastosowania, a najczęściej, co by nie było, się te paradygmaty łączy. Powiem, dlaczego paradygmat obiektowy jest z natury, może nie złym, ale jest z natury paradygmatem ułomnym. Znaczy tak, jest wybrakowany i tu się zgadzam, ale tak, swoje zastosowania jednak też ma. Na razie załóżmy, że pokażemy tutaj złe jego cechy. Pierwszą złą cechą języka obiektowego jest coś takiego jak null. Co oznacza, że zmienna jest nulowa? Nikt nie wie.
Mamy albo null często spotykany, albo nawet w JavaScriptie mamy undefined, co jest jeszcze gorszą porażką projektowania tego języka, ponieważ teoretycznie język mówi, że nic tam nie ma, tylko ale język undefined mówi, że nie wiadomo, co to może być. Nie znamy nic na ten temat. To są jak gdyby takie trochę masło maślane, nie do końca wiadomo. Język funkcyjny rozwiązał w bardzo przyjemny sposób, że albo jest non, albo jest sum. To jest takie, tutaj możemy spotkać... To już masz coś innego, mi się wydaje. Nie, no akurat tutaj możemy wyznaczyć sobie, ja mówię o Haskellu i też ogólnie takim języku. No to tak, to na bazie porównania Haskella do na przykład ten, na przykład obiektowy. Java. No. Tak, ja tutaj... To jak najbardziej, bo też częściowo funkcyjny Kotlin obsługuje nule, ale też obsługuje bardzo przyjemnie radzenie sobie z... Na razie to Paweł rozdzielmy, dobra? Żebyśmy na razie bardzo tak skrajnie porównali, a potem właśnie porównamy, że są takie języki, które mają podobieństwa, dobra? No dobrze, dobrze. To, można to zrobić. To tutaj mamy nul i tu mamy non-sum. I dlaczego, Paweł, twoim zdaniem na przykład takie rozdzielenie samych nuli i non-sum jest lepsze niż takie właśnie tylko nule? Mając same, znaczy mając nulę, wiedząc, że może ci się pojawić nul, to jest zazwyczaj dość ciężko wykryć, tak? I nie zawsze wiesz, kiedy się takiego nula spodziewać. Tak faktycznie, bo nul się może pojawić, jeśli faktycznie jakaś komórka nie została wypełniona, albo jeśli pojawił się jakiś błąd przy parsowaniu na przykład. No, nie wiesz, kiedy się może pojawić. Natomiast mając non-sum bądź inne opcje, zależnie tam od języka, wiesz, że zawsze dostaniesz jakieś dane, jakieś mówiące coś dane i będziesz w stanie je obsłużyć. Dokładnie. Często nie narażasz się na błędy z tego tytułu. I to jest o tyle fajne w tym przykładzie, że my sterujemy i mamy świadomość, co się dzieje i jeśli mamy wartość, albo jej nie mamy. I kolejny, jak gdyby, takim elementem, który często w językach obiektowych jest problematyczny, jest exception. Nie jest to tylko i wyłącznie ułomność języków obiektowych, jest to ułomność wielu innych języków, ale myślę, że możemy sobie powiedzieć, że exception jest ułomnością, która jest bardzo problematyczna. Jakbyś mógł powiedzieć dlaczego? Bywa problematyczna, owszem. Z jednej strony jest bardzo masowo używana właśnie do łamania wykonywania programu. Przybędzie pytanie, czy zawsze tego chcemy, a nie zawsze da się to w inny sposób przy faktycznym błędzie zablokować, rozważając programowanie obiektowe. Niektórzy właśnie... Możemy tu wspomnieć właśnie o null pointer exception, który jest, podejrzewam, największą bolączką właśnie z racji tego, że może wystąpić w wielu bardzo nieprzyjemnych sytuacjach. Przykładowo wspomogę się tutaj takim śmieciowym języczkiem jak Groovy. Groovy to jest trochę taki JS, ale na JVM-ie. Groovy pozwala na bardzo dużo, na przykład na przypisanie niewłaściwego typu do zmiennej, gdzie zamiast poinformować o błędzie, wrzuci tam nula i próbujesz potem na tych danych operować, a tam nic nie ma. Mhm. Tutaj to jest szczególnie właśnie problem, kiedy właśnie jakieś rzeczy operujemy. Jednak często bardzo problematycznym i złym nawykiem jest zarządzanie aplikacją przy exceptionie. Za pomocą właśnie exceptionów. I często nie zdajemy sobie sprawy, że exception jest narzutem pamięciowym i narzutem dla całego, na przykład całej wirtualnej maszyny javowej. I on ten narzut powoduje, że aplikacja jest mi odporna przy działaniu wielowątkowym.
aplikacja jest mniej odporna w tym momencie na optymalizację. I używanie i wywołanie sobie throwów, kiedy chcemy, powoduje, że tak naprawdę kompilator nagle ma skoki. Ma nagłe skoki, takie tak zwane po prostu, jak w starych językach C, go to. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. I skacze sobie, na przykład skacze sobie z jednego miejsca na drugie. Nie wiemy dlaczego. I mamy gdzieś wywołanie naszego throwa. Jakiś na przykład throw new i tutaj dajmy sobie empty object. Tutaj sobie wrzucimy empty. Error. Bo na przykład jakiś obiekt nie zwrócił nam wartości. No i co to nam daje? Daje to gdzieś, że jest gdzieś jakiś globalny po prostu try catch. Catcher. No tak, tak. Taki, i on łapie wszystko. I nieważne co się będzie działo w aplikacji, wszystko wyrzucajmy, nieważne co, super fajnie obsłużyliśmy, gdzieś na końcu jest API 400 albo 200. No i właśnie sobie, że jesteście programistami w dużej firmie, przykładowo, która dba o wasze życie, jakiejś firmie medycznej, no i jednak mimo wszystko chcielibyście przy jakichś tam problemach, żeby coś się działo. No nie jesteśmy osobami, które tworzą jakiś tam kod, który ma zawsze działać i zawsze ma zachować tak samo, tylko fajnie by było w tym momencie tak sobie pomyśleć, co jeśli na przykład jest jakiś człowieczek, mamy sobie jakiegoś człowieczka, nasz kod monitoruje mu na przykład akcję serca. I tu jest gdzieś nasze serce i tutaj mamy jakieś tam nasze dane z tej osoby i co się nagle stanie, kiedy przyjdzie jakiś dodatkowy sygnał, albo po prostu zerwie się wtyczka i w tym momencie, jak się zerwie wtyczka, to znaczy, że ta osoba żyje mimo wszystko, ale po prostu wtyczka została zerwana. I w tym momencie fajnie by było, żeby była taka informacja, a nie nagle, że po prostu jest błąd i tylko pip i koniec. I osoba nie żyje. No nie, nieprawda, osoba żyje, ma się dobrze. Mimo wszystko została inna akcja wykonana. Nie, czy się Paweł ze mną zgadza, że w takich przypadkach to może być problematyczne? Po części, ale myślę, że, no, że to już masz bardzo specyficzny przypadek. Wiadomo, że jeśli aplikacja z różnych powodów nie może zwracać, czy nie może przerywać działania, no to się to obsługuje w taki sposób, żeby zawsze coś wracało. Żeby właśnie no, nie przerywało to wykonywania. W przypadku aplikacji do monitorowania raczej nie ma problemów z wielowątkowością, bo wykonujesz ciągłą jedną akcję. No to zależnie w sumie od tego, jak to zaprojektujesz. Możesz tam działać. Możesz tam działać eventowo. Tak. Mi chodzi, Paweł, bardziej o to, że takie programowanie właśnie throw i catch zwalnia, w sensie trochę rozleniwia programistów, powodując, że nie myślą o wszystkich skutkach działania. I programowanie takie... Proszę? To tu ci powiem coś innego. Programiści po prostu nie myślą o skutkach działania, bo po prostu są leniwi, bo idą po najmniejszej linii oporu, plus mało który taki większy, zwłaszcza zespół, ma coś w rodzaju code review, faktycznych, głęboko zakrojonych testów i tak dalej, więc piszesz, żeby działał, nikt ci nie mówi, że piszesz źle albo że możesz napisać to trochę lepiej, więc się takiego czegoś uczysz i to już ci zostaje. Tak, tutaj też jest problem, ale myślę, że w tym przypadku właśnie tutaj właśnie przy exceptionach myślę, że to rozleniwia programistów i to jest takim skutkiem. Tak, no, o ile zgodzę się, że opieranie obsługi aplikacji na globalnych trackerach niekoniecznie jest dobre, to widzę przypadki, w których się to może sprawdzać. Ale opowiem o tych wszystkich przypadkach właśnie, kiedy null, kiedy trackerz są dobre później. I kolejnym Jasne. Elementem, który jest bardzo zły, jest dziedziczenie. Dziedziczenie jest takim cichym mordercą, który mało kto myśli.
tutaj sobie. Masowo się używa, ale no właśnie często bez pomyślunku. Liczenie samo w sobie nie jest jako tako złe, ale Znaczy liczenie, które bardziej przypadki użycia są złe. Często spotykane. Tak, niektórzy mają klasę A, która dziedziczy od klasy B, która dziedziczy po klasie C, która dziedziczy po klasie D i która dziedziczy po klasie E. I wyobraźcie sobie, że jesteście takim kompilatorem, który musi stworzyć sobie całe to drzewo i za każdym razem całe to drzewko tych wszystkich różnych klas badać. Badać, czy jakaś metoda w klasie A, metoda w klasie E jest przeciążona. Czy jest przeciążona, czy nie? Nie wiemy. To wszystko jest narzutem programistycznym. I w ten sposób możemy bardzo ładnie zamordować naszą aplikację, po prostu tworząc sobie na przykład wielowątkowość. I mamy jakiś obiekt A, mamy nasz obiekt E i wyobraźcie sobie, co będzie, jeśli one będą działały na kilkudziesięciu wątkach. Przy kilkudziesięciu wątkach narzut dla jednego takiego obiektu jest naprawdę narzutem dużym, bo kompilator, bo wbrew pozorom wirtualna maszyna albo różne tam narzędzia, one sprawdzają. I mamy taki przykład w języku C++, że jeśli tworzymy sobie pointer A, który ma klasę na przykład właśnie abstrakcyjną, mamy klasę abstrakcyjną A i tutaj tworzymy sobie obiekt E, to kiedy zrobimy sobie delete'a, czyli próbujemy sobie zwolnić delete'a na A, to co się może stać? Zadziała w takim przypadku, kiedy E jest takie samo jak A. Kiedy jednak E na przykład ma więcej zmiennych, nie cała pamięć zostanie zwolniona. I przechodzimy do czegoś takiego jak na przykład buffer overflow, stack overflow. Przy przypadku na przykład wirtualnej maszyny jest bardzo podobny problem przy garbage kolektorze i przy innych właśnie elementach zarządzania pamięcią. Kiedy mamy duże flow, to w tym momencie wywala nam ładnie problemy. Co jest... Konkretnie wyjątki, oczywiście. Tak. Co jest alternatywą? Alternatywą jest kompozycja. Kompozycja jest, można powiedzieć, idealnym rozwiązaniem na dziedziczenie. Jakbyś pan mógł powiedzieć o kompozycji? Tutaj cię akurat wpuszczę, bo nie jestem teraz... Nie jestem teraz pewny, jak to tak ładniej opisać. Myślę, że zrobisz to lepiej. Kompozycja jest to po prostu stworzenie obiektu, na przykład jak mamy jakąś klasę E, jeśli chcemy używać czegoś innego z klasy A, to tworzymy sobie obiekt w konstruktorze AA. Czym to się różni? Klasa E w tym momencie zawiera sobie obiekty, te wszystkie typu A, i ona zarządza nimi, nie musi nic nadpisywać, nie musi, kompilator nie musi sprawdzać, czy jak gdyby metoda została nadpisana, ona po prostu wykorzystuje te obiekty. I tutaj właśnie ten narzut... A to mówisz ten obiekt podrzędny jako element klasy nadrzędnej. Dokładnie. Znaczy jako pole w tej klasie. O. Dokładnie tak. Dzięki temu my nie musimy nadpisywać, jak zmieni się na przykład klasa B. Tu się zgadzam. A jeszcze mi powiedz w takim razie, może masz o tym jakieś pojęcie, bo to jest też tylko w wybranych językach w sumie dostępne. Klasy partial. Klasy partial akurat, one są o tyle ciekawie zrobione, że klasa partial to jest i tak tworzona jako jedna klasa. Jak mamy klasę jakąś partial A i partial B, to tak naprawdę one są ze sobą jako jedna klasa łączone i w meta. Więc to by była taka wyższa forma kompozycji. Dokładnie, to jest wyższa forma kompozycji. Czyli jak mamy partial A i mamy na przykład partial A prim, to w tym momencie i tak kompilator, czy tam jakiś odpowiedni jak gdyby rodzaj kompilator albo jakaś maszynka, cokolwiek tutaj wyjdziemy niżej, która to robi,
tunel może być linker. Ona tworzy taką globalną klasę, dajmy podkreśnik, która łączy wszystkie sobie klasy A', A secondo i w tym momencie tworzy się jedna, ale mamy łatwiejsze zarządzanie w samym kodzie. To co, może przejdziemy do programowania funkcyjnego rzeczywistego. Omówiliśmy sobie problemy oprogramowania obiektowego. Fajnie by było powiedzieć o programie funkcyjnym. Programowanie funkcyjne składa się z tak zwanych pipe'ów. Takich, można powiedzieć, rurek, które ze sobą łączymy i na końcu mamy nasz wynik. Myślę, że pokażę teraz przykład w jakimś języku. Pozwolę tylko, używam tutaj, przełączyć scenę na moje IDE. I Paweł, już też ci udostępniam, żebyśmy wszyscy widzieli to, co ja. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Jeśli nie, to proszę dajcie mi znać, czy nie jest, czy jest wszystko widoczne. Ja napiszę sobie jakiś const A. I teraz pytanie, czy go da się jakoś tutaj przybliżyć. Ktoś, Paweł, może ty wiesz, jak się przybliża. Oj, trudne pytanie zadajesz. Zadaję sobie pytanie. Możesz zmienić rozdzielczość ekranu. Mogę zmienić Visual Studio Code, Zoom. Ja sobie tylko sprawdzę. IntelliJ ma tryb prezentacyjny cały. Control Plus. Tak proste widzisz. Super, aż mi się zmieniła ten schemat. Tak proste, że aż straszne. Zapewne z racji moich problemów z internetem dzisiaj nie widzę twojej prezentacji na micie, ale to tam już trudno. No dzięki Wojtek, tak właśnie, Ctrl Plus. I wyobraźcie, to zróbmy sobie teraz taki bardzo przykładowy kod i zrobimy sobie kod, który gotuje. Albo tutaj, czy rzeczywisty jakiś projekt, zróbmy sobie projekt, który nam tworzy jakieś połączenie tunelowe. Przy jakimś tam właśnie elemencie, programie funkcyjnym. Czyli mamy nasz tunel i na przykład open tunel. Z oczywiście jakimś paradygmatami, w sensie jakimiś parametrami, tworzy tunel. Co następnie możemy zrobić? Na przykład możemy send message to tunel. Czyli na przykład tutaj sobie zrobimy const feedback i zróbmy sobie send message i za pomocą właśnie naszego tunelu. Może to powiedzieć po polsku. Nie będę się nawet tutaj jakoś bardziej wchodził. I w kolejnym etapie, kiedy wysłaliśmy sobie dla danego tunelu message, oczywiście zrobiliśmy sobie jako message, czyli witam. Stworzyliśmy sobie jakąś tam prostą wiadomość i mamy nasz feedback. I co możemy zrobić? Na przykład logger info i mamy na przykład feedback. To jest przykład programowania funkcyjnego. Tylko i wyłącznie właśnie dlaczego. Pierwszy element, każdy krok nosi ze sobą jakąś zmianę. Jeśli mamy na przykład otwarte tunelowanie, wychodzi nam jakiś rezultat, wysyłamy do, na przykład tutaj wiadomość do tunelu. Oczywiście to nie może być referencja, czyli to jest niemutowalne, czyli not mut, tunel i my wysyłamy wiadomość. I na końcu wysyłam do logera. Pierwsze, co tutaj widzimy, każdy z tych właśnie metod zwraca nam, ale nie zmienia. Zróbmy sobie te metody. Stworzymy sobie je w Raście. Tak bardzo jak taki pseudokod open tunnel. On tutaj nic nie ma, ale może mieć jakieś parametry, jakieś na przykład IP, SSH, jakieś inne informacje. I tunel
wykonuje jakąś operację. Może być na przykład pobranie sobie jakiegoś API i tworzymy na przykład wykorzystanie jakiegoś API, API równa się new API. Oczywiście w programowaniu funkcyjnym mamy klasę. I po prostu w tym miejscu nasz API. Mamy klasy, ale się na nich nie opieramy tak mocno. Klasy służą bardziej do samego przetrzymania danych i głównie to. Dokładnie tak. Tutaj stworzymy sobie jakiś handlera i go zwrócimy. I właśnie w ten sposób nie modyfikujemy stanu, tworzymy ten stan, budujemy. To może być nawet jakiś builder albo faktorka. Tworzymy ten stan i zwracamy go dalej. Co powinien zrobić send message? Send message, jak pamiętacie, mówiłem o tym, że tutaj nie ma nuli. Send message pobiera sobie jakiś tunel. Pobiera sobie jakąś wiadomość. I co na początku robi? Wykorzystujemy magiczny, można powiedzieć, element funkcyjnego programowania, nazywa się pattern matching. Pattern matching wygląda w ten sposób, że maczujemy tunel. I co dalej robimy? Sprawdzamy pierwszy. Czy tunel ma wartość? Czy tunel nie ma wartości? W sensie, czy tunel istnieje, czy nie istnieje. Tutaj dodam sobie sam, czyli oznacza to, że tunel istnieje. I co dalej możemy zrobić? Możemy ten tunel rozpakować sobie. Czyli tutaj nasz tunel. Tunel jest takim obiektem opakowanym właśnie w tą naszą, ten nasz obiekt. Obiekt nazywa się monadą. Czyli monada jest to taki obiekt sterujący. Czyli obiekt, który daje abstrakcyjną metainformację, takie metadane. Działa, nie działa i teraz w środku jest co działa albo co nie działa. Czyli wiadomość, obiekt, który działa albo wiadomość, że coś nie działa. I my tutaj sobie rozpakujemy naszą informację. Wysyłamy t.sendMessage, na przykład wewnętrzna wiadomość send jakiś request i tutaj zrobimy sobie MSG. I zwrócimy sobie tutaj jakąś wiadomość. Oczywiście na przykład możemy sobie ją opakować, że została zwrócona. A co w przypadku nona? Albo możemy zwrócić, że tunel nie istnieje. Albo możemy po prostu zwrócić sobie kolejny non. I mając taką naszą wiadomość wysłaną, w taki sam sposób możemy tworzyć sobie kolejne właśnie funkcje, które dostają wiadomość, sprawdzają, czy istnieje, czy nie istnieje, i przekazują dalej. Jeśli na przykład tunel nie istnieje, co możemy zrobić? Możemy na przykład spróbować, znaczy możemy tutaj na przykład poinformować kogoś, że tunel nie istnieje. Możemy rozszerzyć na przykład na parę dróg, co się stanie, jeśli taki tunel istnieje, to w tym momencie możemy wysłać request, możemy otworzyć na przykład jakiś, na przykład firewalla możemy otworzyć, możemy dużo rzeczy wykonać i po kolei coś robimy. Ważne jest to, żeby ten tunel tutaj, w sensie tutaj ten nasz obiekt, nie zmieniał się w każdej metodzie, on jak gdyby ją obudowywał, wykorzystywał, ale nie zmienią. Jeśli będziemy mieć create connection i stworzymy sobie jakiś connection chcemy na przykład tutaj trochę to zmienię i zróbmy sobie tak. Mamy nasz open tooler, tutaj wykorzystamy sobie create connection, to stwórzmy sobie nasze connection handler na przykład, który ma jakieś tam wartości i oczywiście go zwróćmy w naszej monadzie, czyli obiekcie, który informuje, że udało się stworzyć handler. Co dalej? Tutaj na przykład tworzymy sobie connection i chcemy je otworzyć jednak tutaj. Open connection. To w kolejnym elemencie, jak tutaj sobie przekażemy. Tutaj tak naprawdę lepiej by było, jeśli na przykład zrobimy sobie taki chain, czyli po kolei co jest wykonywane.
to w tym momencie, kiedy tworzymy sobie connection i go otwieramy, niektóre języki potrafią, jak na przykład Rust, łapać obiekt, na którym jest to wykonywane. Jeśli tutaj na przykład zwrócimy sobie jakiś obiekt i na nim coś wykonać. W tym momencie zazwyczaj to wygląda tak, że możemy sobie stworzyć, jeśli mamy jakiś connection, możemy go obudować. I na przykład tutaj jakiś TCP open connection. I tutaj na przykład utworzymy go w jakiś tam sposób za pomocą naszego już wcześniejszego obiektu. Czyli to, co już przekazywaliśmy dalej, tworzymy sobie, rozbudujemy. Tutaj nawet przykładowo mamy jakiś tam obiekt, który został przekazany z Create Connection. My ten obiekt sobie, my to dostaniemy. On nie powinien być mutowalny. My na przykład tutaj z odpowiednimi wartościami stworzymy sobie nasz connection i na przykład te przekażemy dalej. I tak po kolei tworzymy sobie nasz łańcuch. To są takie podstawowe jak gdyby dwa schematy, czyli tworzenie łańcuchów funkcji, gdzie każdy po kolejny łańcuch rozbudowuje coś tworzy, ale nie zmieniamy tego, nie pracujemy tylko na tym jednym tunelu i kropka set coś tam, coś tam. Tylko jak gdyby każda funkcja tutaj jest odpowiedzialna za coś takiego jak taki solid, czyli single responsibility, czyli każda funkcja tutaj jest odpowiedzialna za swoją akcję. Dzięki czemu jest na przykład łatwiejsze testowanie tego, że kiedy mamy open tunnel, to wiemy, że coś na przykład, że tworzymy jakieś podstawowe informacje o tunelu i go otwieramy i tylko to testujemy. Nie ma większej, czy nie ma innych, że tak powiem, rozgałęzień. Czyli jak No, tutaj dokładnie. wspomniałem o. Mów. Bardzo przyjemnie to właśnie dzieli wykonywanie na konkretne kawałki. Tak, ogólnie w języku funkcyjnym, w paradygmacie, są klasy. I żeby nie było, że nie ma klas, też da się operować na klasach. Są języki pośrednie, jak na przykład Kotlin, Rust, które mimo wszystko mają szerszą gamę i już można pewne właśnie rzeczy ułatwić sobie. I tutaj wspomniałem o czymś takim jak monada. Monada to jest klasa. Monad to jest klasa, która zawiera sobie, która jest taką bazową klasą dla dwóch podklas, czyli non i dla klasy sam. To jest taki bardzo abstrakcyjny paradygmat. Różne języki mają to różnie zaimplementowane. I w tym momencie możemy założyć, że każda funkcja, czyli jakaś tamkolwiek funkcja, ona będzie zwracała monad i po prostu czy to będzie sam, czy to będzie null, to będzie zależne od programisty. Więc tutaj możemy taki pierwszy większy krok, jest to monada, czyli obiekt, który mówi nam o zachowaniu tej klasy, taki można powiedzieć abstrakcyjny, czy klasa istnieje, czy nie istnieje. Kolejno właśnie elementem jest właśnie taki są pipy. Tworzenie pipów w różnych językach różnie wygląda, ale doskonałym przykładem jest architektura zwana CQRS. Nie wiem, czy ktoś z Was może słyszał, jeśli ktoś słyszał, to się pochwalcie na czacie. Chciałbym tylko lekko wspomnieć, jest to architektura właśnie, której nie mamy stanu. Czyli na końcu nie ma zwracanego obiektu. Jest to architektura, gdzie zaczynamy sobie jakąś. To jest architektura na backendzie. Tworzymy sobie jakieś zapytanie, nasz API request. I chcemy stworzyć sobie użytkownika. Create user. Tutaj create user będzie naszą intencją, czyli naszą jakąś klasą. Załóżmy, że to jest nasza klasa. Create user albo po prostu jakiś wartość stringu. Co to robi? To wywołuje nam jakieś miejsce, to nam łapie. Mamy gdzieś schowany w kodzie handler, który nam łapie właśnie, że to jest create user, tylko konkretnie. I nasz handler co robi? Nasz handler wywołuje coś takiego jak repozytorium,
które nasze repozytorium tworzy obiekt, jednak nie tutaj nawet w sumie wywołuje jakąś właśnie nawet nie repozytorium, chociaż dobra, niech jest repozytorium. I co robi to repozytorium? One przekazuje dalej. One tworzy event, czyli stworzyliśmy user. Stworzyliśmy naszego użytkownika, czyli created user. Nigdzie nie mamy przechowywanej tej informacji globalnej. Każdy z tych klocków po kolei przekazuje sobie dane usera, czyli mamy tutaj, zaraz to zaimplementujemy, to jest tylko taki na razie przykład, zaraz go zaimplementujemy. Każdy z tych klocków przekazuje sobie użytkownika i gdzieś jest handler eventu, który zapisuje dopiero go do bazy danych. Czyli wyobraźcie sobie, że tutaj taka długa ścieżka, żeby zapisać użytkownik, co powoduje, co daje to nam wszystko? Daje nam tam możliwość rozdzielenia. Co się stanie, jeśli ten element będziemy chcieli rozdzielić do innego miejsca w sieci? Czyli na przykład tutaj nasze network. Dzięki właśnie programowi podejściu funkcyjnemu my nie potrzebujemy tutaj mieć jakiejś innej kontroli na jednym obiektem, ale w bardzo przyjemny sposób możemy sobie rozdzielić nasze flow, czyli nasz ten przepływ na różne serwisy i komunikować się na przykład za pomocą kolejki jakiejś globalnej albo po prostu za pomocą jakichś zapytań przez HTTPA. Jakbyś Paweł mógł tylko, ja tylko się napiję. Ja bym mógł. Chcesz dokończyć o CQR się też jeszcze? No, w zasadzie powiedziałeś co trzeba. Czy najprościej co można o CQRS-ie powiedzieć, to masz punkt wejściowy, który wyłapuje eventy, czyli komendy bądź query i rozdziela je już do wykonania odpowiednim handlerom. Wybacz, tak. Macie może jakieś pytania, to zapraszamy tutaj na czacie. My z chęcią odpowiemy na różne jakieś zagwozdki, jeśli was interesują. To na pewno jest wprowadzenie. Będziemy, jak się spodoba, będziemy chcieli to wejść głębiej. Tutaj chcemy wam taką ideę tylko przedstawić. I może sobie zaimplementujemy, bo to jest moim zdaniem najciekawszy zawsze pomysł zaimplementowania. Zawsze najlepiej w praktyce pokazać. Tak, ja pozwolę tylko zmienię sobie team na trochę jaśniejszy, bo wiem, że na YouTubie może to lepiej będzie wyglądało. Zaraz się przekonamy. Jeśli wam nie pasuje, to dajcie znać. I teraz sobie wyobraźcie sobie, tutaj sobie już zrobimy tak bardzo abstrakcyjnie pseudokodowo, żebyśmy nie mieszali tutaj języków. Taki nasz przykład. Czyli mamy naszą komendę create user comment. Komendy to jest intencja. Nasza intencja, czyli nasze wejście. To jest to jest nasze wejście i przykładowo niech to będzie jakiś. To niech to będzie obiekt, który będzie miał sobie name i tutaj niech będzie Ania. Myślę, że to fajnie wygląda. Załóżmy, że to jest nasza jakaś klasa z zaimplementowaną wartością. Ja tu będę pseudokod, który będę starał się, żeby był czytelny. Handler to jest funkcja taka nasza. Przykładowo, jeśli jest jakiś tam język, załóżmy sobie, że gdzieś mamy połączony ten komend z handlerem. Często to wygląda, że to jest słownik. Jest to słownik, że create user command jest z korelacji, tutaj sobie stwórzmy user command handler. Od razu was trochę może poduczymy osób, które nie znają się na architektury. Myślę, że to jest ciekawy temat. I mamy tutaj połączenie, że kiedy mamy jakąś wywołaną komendę gdzieś, ona będzie wywoływana dany handler. I tutaj to się na przykład stosuje i te na przykład połączenie stosuje się w tak zwanym command dispatcherze, command busie. Czyli to jest miejsce, kiedy on bierze sobie tutaj komendę i on będzie zwracał jakiś handlera.
i on tutaj będzie wywoływał nasz handler. Czyli on bierze sobie komendę, on tutaj sobie ją sprawdza, jaki jest typ, połączy ją z jakimś handlerem i wykonuje ten handler tutaj już gotowy. I co ten handler będzie miał? Ten handler właśnie będzie na początku, on tutaj będzie miał tą komendę, oczywiście jako argument. I co on będzie z tym robił? On będzie próbował tą komendę nie zmienić. Ta komenda jest niezmienna. On stworzy sobie obiekt z tej komendy. Czyli on stworzy sobie użytkownika z danymi komendy i stworzymy sobie nowego użytkownika, user. W tym miejscu co się dzieje? Tak naprawdę user, może tutaj mamy naszego usera, on powinien mieć jeszcze jedną rzecz. On powinien mieć coś takiego jak event dispatcher. Ja sobie skompiluję trochę wyżej to i zrobimy sobie tutaj nasz event. Dispatcher, zrobimy sobie tu event. Event oczywiście to jest coś, co jest przeszłe. Created user event. I on łączy się z naszym command handlerem. Tutaj będzie user event handler. Oczywiście tutaj może być jeden do wielu, czyli jeden na przykład event może mieć wiele handlerów. Ale zobaczcie sobie tutaj, że w tym miejscu mamy naszego użytkownika. Ja tutaj jeszcze dajmy, że do handlera, handler gdzieś dostał sobie, o, może inaczej, handler gdzieś dostał naszego, już nasz gotowy obiekt event dispatchera. Event dispatcher przez mowę E. I w tym miejscu zróbmy sobie tak, że tutaj user, on nie tworzy nam użytkownika jako użytkownika, tylko on nam tworzy user event. Albo user, w sensie on nam, może inaczej, tworzymy sobie naszego użytkownika przez sposób bardziej funkcyjny, czyli create user za pomocą jakiegoś tam klasy, na przykład user, która tworzy nam użytkownika takiego i zarazem ten create user, tutaj wstrzyknijmy sobie nasz event dispatcher i naszą komendę, będzie wyglądał tak, że mamy naszego jakiegoś usera i tu mamy create i myślę, że bez tego usera tutaj mamy nasz event dispatcher, mamy nasz command i w tym miejscu po prostu wywołamy sobie event dispatcher. Jeszcze tylko nie powiedziałem, jaka jest tutaj metoda wywołana event dispatcherze, zazwyczaj jest to dispatch. I tutaj wysyłamy sobie created user event command.name. Oczywiście po to jest ten taki cały flow, żebyśmy tutaj też mogli sobie stworzyć jakieś zabezpieczenia. Czy przykładowo mamy, jeśli command i name jest puste, to w tym miejscu, jeśli nie jest puste, to w tym miejscu wywołujemy sobie nasz dispatch i tutaj dajmy, że coś by nie zwracało. On tu może zarazić na przykład jakiś właśnie user ID monad, user ID. Jeśli będzie name, to on nam tutaj stwórzmy sobie jakiegoś tam właśnie może wygenerujmy sobie user ID, czyli user ID równa się generate i do tego naszego eventu dopiszemy sobie ID. Czyli jak widzicie, w tym momencie dopasujemy, dodajemy sobie pewne elementy. W tym momencie dodaliśmy sobie naszego user ID, czyli my po kolei w każdym kroku coś nie modyfikujemy, tylko coś rozszerzamy. I tutaj, jeśli tutaj na końcu zrobimy sobie nasz return i to jest monad, czyli to jest sam user ID. To się stosuje, dosłownie tą metodologię stosuje się w ogromnych aplikacjach Enterprise, a także bardzo dobrze zaimplementowanych aplikacjach. Więc to myślę, że Wam się przyda na przyszłość, żeby zobaczyć flow, jak można tworzyć dobrze aplikacje i sposób właśnie funkcyjny. Sobie tylko zapalę światło, bo już ślepota mi ogarnia. A co dalej? Co się stanie, jeśli nic nam nie zwróci? Oczywiście po prostu na przykład piszemy return none
i możemy sobie wysłać wiadomość. Jaką wiadomość? Name nie doesn't exist. I jak widzicie, krok po kroczku, my zaczynamy powoli tutaj tworzyć jakiś obraz naszej aplikacji. Zaczynamy tworzyć jakąś architekturę, zaczynamy tworzyć coś, co ma ręce i nogi i co ze sobą komunikuje się. Wybaczcie, jeśli tak bardzo skoczyłem na czysty, praktyczny kod, ale myślę, że ten kod w sposób taki bardziej dosadny pokaże, na czym polega program funkcyjny i na czym polega taki tak zwany flow, pipe flow i taki po kolei, taki flow, gdzie po kolei rozszerzamy nasz element. Nie wiem, czy Paweł się z tym zgodzisz, że taki pokaz jest najlepszy, czy nie? Metody rozszerzające, pozwalające wykonywać łańcuchowo operacje, żeby finalnie dojść do obiektu bądź wartości, która nas interesuje, to jest bardzo dobre rozwiązanie, które osobiście praktykuję i które mocno polecam. I ja myślę, że na tym dzisiaj skończymy, bo w sumie czas już 20:48, a my nie staramy się krócej niż dłużej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że zrobimy sobie za tydzień w piątek też takie rozszerzenie tego. Jeśli Wam się będzie podobało, dajcie znać, dajcie nam informację, jakąś łapkę w górę, komentarz. Staramy się też pod Was te pewne serie robić. I jeśli to Wam jakoś, w jakiś sposób Was zaciekawiło, dla nas będzie to bardzo miłe. I myślę, że Wam się to może jakieś przydać. A jak nie kiedyś, to w najbliższym czasie. Więc dzięki wielkie, że byliście, że Was było wam, Was kilku z nami. Mam nadzieję, że coś się udało wynieść z tej sesji i myślę, Paweł, że skończymy, tak? Tak, to już chyba ten czas. Rozradujemy się jakoś. Tak, więc trzymajcie się i w takim razie miłego weekendu Was życzymy i widzimy się we wtorek o 21:00. Zapraszamy, będzie Data Science tym razem. Tak, dla odmiany. No, to trzymajcie, hejka.